golazo de Luka Modric. W zeszłym sezonie na Stadio Olimpico Lazio pokonało Milan aż 4-0. Teraz piłkarze Maurizio Sarriego walczą o powrót do ścisłej ligowej czołówki i znów potrzebują wygranej z ekipą Rossonerich. Dziś Lazio-Milan. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. Monza przed własną publicznością potrafi sprawić problemy każdemu rywalowi. Ostatnio piłkarze z północy Włoch pokonali u siebie Milan. Teraz liczą na pozytywny rezultat w starciu z Romą. Jutro Monza-Roma. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. Kolejny rozdział odwiecznej rywalizacji między północą a południem. Napoli Piotra Zielińskiego kontra Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Stawką są 3 punkty, których oba zespoły bardzo potrzebują. W tę niedzielę Napoli Juventus. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 2. Barcelona nie przegrała ligowego starcia z Atletikiem od blisko 5 lat. Zespół Roberta Lewandowskiego chce przedłużyć tę serię i znów przywieźć punkty z kraju Basków. W tę niedzielę Atletik Barcelona. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. W pierwszej rundzie rozgrywek Serie A Genoa sprawiła niespodziankę i zremisowała u siebie z Interem. Teraz Nerazzurri są coraz bliżej mistrzostwa i chcą zrewanżować się za wpadkę na stadio Luigi Ferraris. W ten poniedziałek Inter Genoa. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. Rozpoczyna się nowa kolejka La Liga i jej sport pełna wielkich spotkań. Valencia Real Madrid, Atletico Betis i Athletic Barcelona to tylko niektóre z nich. Santiago Canizares jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii La Liga.